Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w twierdzy edycji ostatecznej. Oczywiście kontynuujemy przygody w kampanii mojego widza towarzysza. Kampania Drugi Front, misja numer 5, ale oczywiście wpierw fabuła. Po zdobyciu zamku Szczura i przybyciu głównych sił, Lord Manikin wyruszył wraz z Ser Długoręką odbić ziemię zdradziecko zajęte przez węża. Więc, gdy już wszystko wiemy, mamy bardzo trudny poziom trudności, możemy przejść do zabawy. Gdy Ser Długoręka oblega zamek, który nasze siły niedawno wzniosły w tym hrabstwie, twoim celem jest zabezpieczenie wybrzeża. Znajduje się tutaj dość duży zamek węża. Zajmij zamek, a następnie zatrzymaj armię węża maszerujące z głębi jego terytoriów. Mieszkańcy wioski na południowym wschodzie być może opowiedzą się po twojej stronie. Być może, bo musisz coś konkretnego zrobić, ale ci nie powiemy co. Czas przed ostatnią bitwą, wyeliminuj wszystkich wrogów, poziom bardzo trudny. A czekajcie, to jest ta wioska? No dobra, ale jest zapełniony, mój panie. To chyba tylko chodzi o to, że to będzie moje, jeśli ja coś zrobię. Znaczy, bo tutaj... Skład zapasów jest. To nie, chłop będzie też gadał, że chłop zapasów zapełniony i w ogóle, bo my teraz rozumiem, mamy zaatakować. O mój Boże. To się przygotujcie na to, że nam skrywa przez następne pół godziny będzie spamował, że skład zapasów jest zapełniony. Czyli ja mam się tutaj. Dobra, ale. Zajmij zamek, a następnie zatrzymaj armię węża. Znaczy nie wiem, pójdę tam teraz może tutaj, czy coś, może tam coś wyjdzie, jakieś wiecie, fajne rzeczy. Zróbmy sobie żółtą prędkość, ale patrzcie, ruchometer. Jest zapełniony. Czy ja mogę wyłączyć pana, który nam będzie o składzie zapasów gadał? Czekajcie, może, no to są wypowiedzi jednostek. Głośność mowy może na razie wyłączmy. No bo wy to by sobie będziecie gadać. To chłop nie będzie nam krzyczał o składzie. A, jeszcze taran mam. A przejdę tędy, przejdę. Dobra, chodźcie tu. Tutaj jelonki sobie lecą. Ale aż stół włóczników jest na pewno bardzo trudny. Na pewno bardzo trudny. No dobrze. To się na pewno nagrywa, na pewno nagrywa. Dobrze. No dobra, więc... Znaczy ja nie wiem, czy ta informacja o tej wiosce to dotyczy teraz, czy dopiero jak już przejmę zamek, bo rozumiem, że my tu będziemy się jeszcze bronić. Ale uznajmy, że już tam coś tu biega, więc zabije coś i tak trzeba to wyeliminować wszystko. W teorii. Więc sobie tędy podejdziemy. Mam nadzieję, że tu żadnych pułapek w stylu wilczych dołów nie ma. Dobra, ale popatrzmy na ten zamek jeszcze w międzyczasie. Czekajcie. Czyli tu jest brama. Ogólnie tu jeszcze jakiś posterunek dziwny jest. No myślę, że możemy go olać. No w teorii jakbym tutaj stanął łucznikami, no to byłoby piu piu piu. Tylko, że tutaj jest... tutaj jest niestety, ale wieża. No coś pokombinujemy. To nie jest już misja na czas. Znaczy co prawda... Ale pomordowali króliczki biedne. Tylko pytanie, to się nie rusza, nie? Dopóki, rozumiem, to się nie będzie ruszało, dopóki nie przejmę zamku, chyba. Tak mi się zdaje. Teraz przed ostatnią bitwą możemy to sobie zostawić. Tarcza przygotowana. Gotowy. Dobra, chodźcie bliżej. Widzicie, jak dobrze, że wyłączyłem dźwięki? Przynajmniej nam chłop nie spamuje tego. Ty. Mordoj. Oni takie, o kurczę, strzały lecą. Pada deszcz strzał. Najgorsza pogoda. Pozycja też przesuwamy się. Gorzej pieski tu agresywne się nie rzuciły na nas. No już ci się rzucili, ale łucznicy powinny sobie z tym poradzić. Miejmy nadzieję. Trzeba się pozbyć, to się pozbędziemy. Ej, tam pałkarz biegł. What? A skąd ten pałkarz? Czemu jeden tylko? A idzie tutaj cała banda, no dobra. Gdzie on ucieka? Jaki uciekinier? Deserter? Panie deserter. A co tu tak wyszli, że to podniesione jest, panie towarzyszu? Co z pana za twórca map?
Już to będziemy wyzywać. Czekamy na rozkazy. A, podejdźmy. Może tam potracę. A może nie. Echa, straciłem już. Tak, straciłem jednego włócznika. A ten pałkarz tam co? On nie wie, co ma zrobić ze sobą. O kurde, jeszcze więcej ich idzie. Dobra, czekajcie, ustawcie się jakoś sensowniej. Tak. Do tyłu. Do przodu. Ma trudno, już nie będzie 100%. Dobra. A tam jak na przyszedł na królikiem, czy to polowanie. Ale my tylko tutaj zaskoczyliśmy. On sobie przyszedł popolować na króliczki, kurde. Nie, na ten czas nie leci, dobra, czyli na razie się tym nie musimy przejmować, ale wypadałoby jak najmniej jednostek stracić. Dobra, zabity. Ktoś jeszcze tu idzie. Ile tych pałkarzy tam wychodzi? Skąd to? Nie patrzyłem. Oni siedzieli w siedzibie? A tutaj jakiś włócznik wybiegł. Agresywne włóczniki biją biedne króliczki. O kurde. Co za pany. Łucznicy w gotowości. Ej, pojawili mi się łucznicy. Co mamy zrobić? Kurczę, mam nadzieję, że pałkarze mi nie pozabijali jakichś łuczników, których nie zauważyłem, że się pojawili. No to... No to... No dobra. Czekamy na rozkaz. Chyba 20 łuczników dostałem. I to tyle? Przejdę się tutaj, bo może tu gdzieś jeszcze coś jest ukryty, jakiś znacznik, który da mi jednostki. Ale... Ale chyba nie ma tak dobrze. No to 20 łuczników dostałem. Okej. No dobra. To sobie zapiszemy. Tak szczerze, tu ruchamy tarczę. Tu byśmy, jakbyśmy tu podeszli, takie piu piu piu. Tu trzeba uważać. Chociaż nie, tutaj mało kuszników. Dobra, aż takiej tragedii to tu nie ma. Podbijmy sobie grzecznie tutaj. Podejdźmy. Później, rozumiem, my będziemy musieli tu się bronić, tak? Zamek... Naprawdę? Naprawdę? Myślałem, że nie będziecie mieli zasięgu. No już, to jest oszukane strzelanie oczywiście. Dobra, tarcze, chodźcie, musimy ocenić, gdzie jest zasięg. Czy tu macie zasięg? Niby nie. Zbiorę taką jedną. Tarcza przygotowana. Czy tu? Tak, ale tak dopiero gdzieś od połowy. Przestańcie strzelać teraz. Oszukiwać chcą. Tu? Niby dalej mają. A tak tu? No oszukują! A, pierdziule. Proszę nie oszukiwać. Nagle mają magiczny zasięg, no. Ilu już? No straciłem 6 łuczników niepotrzebnie. Dobra, tutaj niby nie. Tarcza przygotowana. Tak? Wyruszamy. Chodźcie, łucznicy. No, po prostu pójdziemy dzida. Dzida, dzida. Dzida, dzida. No bo my tutaj, no... Chyba, że to bardziej z tej strony. Tu się może skitrać. I... Dobra. Nie chcę mi się wczytywać, więc zapiszę. Tarcza przygotowana. Znaczy tak, szczerze... Łucznicy w gotowości. Jest takie mniejsze grupki porobić łuczników. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. I... Już tam zmierzamy. Może się uda to schować. Łucznicy w gotowości. Dobra, to zapiszę, jak mamy te mniejsze grupki. Zmniejszymy sobie grzecznie prędkość. Bo chodźcie tu. Dobra. Możesz na nas liczyć. Mówię, tam się nie bicie z tymi psami. I uważajcie na taran. Ci włócznicy gdzieś tam biegają? Chyba ci się rzucili na króliki. Dobra, więc przejdziemy tędy. Ja mówię, tu podbijemy i tutaj będziemy strzelać po prostu. A najwyżej się wczyta. Najwyżej, nie? Tylko podejdźcie ładnie, dobra, zwiększę prędkość. Dobra, zaryzykujmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chodźcie tu wszyscy. Tarcza przygotowana. Czekamy na. Dwa, trzy, cztery, pięć. Tarcza przygotowana. Dwa, trzy, cztery, pięć.
Troszkę za wolno te ruchome tarcze biegają. Nie podoba mi się to zupełnie. Mają już zasięg. Ej, tu nie mają zasięgu? Łucznicy w gotowości. Co? Dobra, niby tam mają. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Ej, proszę nie mordować. To taka pupa, a nie zasięg, widzę. To jest w takim wzniesieniu, to już w ogóle może być problem. No dobra. Tu już nam nie pozostaje nic innego, jak po prostu przebiec. Potracimy trochę. Oj! I w sumie nie pomyślałem o tym, że oni są agresywni. Dawaj, ruchome tarcze. Dobra. I to ładnie powinniśmy poczyścić. Niestety tu straciłem trochę łuczników. Ale chyba ci nie wybiegną. Oni by chcieli, ale dochodzą tutaj, stwierdzają, a je w sumie my już tylko nie gonimy i się wracają. Tylko ten nagle idzie dalej. Co ciekawe. Jakby się tego zabili. Dobra. No jak się pozbędziemy tych, co nas widzą, to już jest miło i przyjemnie. No tak, w sumie. Dokąd tym razem? Myśliwi to ją mordują, świnie. Chodźcie szybko. No to... Świńscy myśliwi mnie biją. Tarcza przygotowana, panie. Łucznicy, uważajcie. Strzelać do każdego. Żeby was czasem ktoś nie wykrył. Musimy tych tutaj... No i mają zasięg nagle. Ale na tych. Schowajcie się. Jak mi tam, ile tam, z 10-20 włóczników mi zamordowali? Świnie. Czekamy na rozkaz. Dobra, może trochę dalej? Możemy trochę dalej? Tutaj? Czy to już będzie zbyt przestrzeliwane? Chyba nie. Dobra, raczej już jesteśmy bezpieczni, ale mnie tam zrobili w bombuko. Siadałem tak. Może pod tym, czekajcie, pod... Pokażcie mi tych łuczników. Tak bardziej... Tutaj? Może nawet bardziej tutaj. O, tak może będzie lepiej. No tam jednego na pewno zabijemy. Dobra, nikt nie podbiega. Myśliwie nie strzelają już we mnie. Zajęli się tam zajączkami czy czym innym. Okej. Okay. Jeszcze tylko tego jednego pana, jakbyśmy zabili, to w ogóle byłoby cudownie. Ale by tu chcieli porobić, kurde. Byłby wstyd, jakby wiecie, jakby tam się spojrzał później i nie ma już nic. Strzelać. Dobra, a tutaj? Tego zabiliśmy, te. A tutaj jak? No niby coś jest. Czekajcie, tak... Chyba przelatują i tak bokiem. To tak bardziej tu bym prosił. Może to będzie lepsze? No, to jest lepsze, dobra, to jest lepsze. Tych włóczników tam się przede wszystkim pozbędziemy. I muszę pamiętać, że tu jeszcze był taki posterunek śmieszny. Z trzema łucznikami. Okej, okay. No wiadomo, im więcej przeżyje naszej armii atakującej, tym lepiej. No, my musimy się jeszcze bronić, a już trochę potraciłem głupio jednostek. Bywa w życiu, tak? No, włóczników się pozbyłem, jeszcze kusznicy tu trochę nam uprzykrzają życie. Myśliwi we mnie nie strzelają, raczej nie. Że jakoś tak? Będzie trochę lepiej, bo to bardziej tu leci, a nie tak na kraniec powinno. No tym taranem, no to co my możemy? Po prostu się przebić przez bramę, nie? Nic tutaj mądrego nie zrobimy. Tak tu bardziej. No i tak na krańcu stoją świniaki. Dobra, teraz już będzie lepiej. Zwiększmy prędkość. Nie widzę, żeby jakiś myśliwy chciał mnie zabić. Możemy to zapisać. Dobra, no i git. Git, dobra, zabity. A później to sobie powystrzelamy. Tak naprawdę to z tego miejsca wszystko, co możemy, powystrzelamy. Później
No tu trzeba będzie uważać na tę drugą wieżyczkę. Kuszników lepiej się pozbyć. No tutaj tak... No 12 łuczników straciłem i ilu tam miałem? Jechałem, zaczynałem ze 100 włóczników. To nie, to ja więcej straciłem od tych myśliwych. No bo wątpię, żeby pałkarze aż tyle mi tam powykosili. Pa, pa, pa. No dawaj, to już czerwoniutkie jest. Din, din, din. Widzę, że skład zapasów jest mocno już zapełniony. Bo będziemy mieli dużo pszenicy na pewno. Dawaj, 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 dawaj. To nam na pewno się nie rusza, nie. Ciekawe, ile tu w ogóle będzie ataków? Może tylko jeden? Bo według fabuły to chyba chodziło tylko o jeden atak, co? Strzelać. Jak to tam było? No armię, no to nie, nie ma E, więc raczej kilka armii. Kilka ataków, w sensie. To tak nie za fajnie, to może tak. O, dobra, jakiś włócznik zabił. Ej, został jeden kusznik na siedzibie, myślałem, że już zabiłem wszystkich. Trochę plot twist. No dobra, to jest tylko jeden kusznik. Zaraz się go pozbędzie. No niestety, taka strzelanka nam się tu zrobiła. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. W sumie tego jeszcze wypadałoby się pozbyć. Teraz to chyba nic nie trafiam, to bardziej tu było. Teraz też nie. Ktoś tam dostaje, ale kto to nie wiem. Na pewno nie ten kusznik, bo on miał mało życia. Strzelać do każdego. Może bardziej. O dobra, dostał, widziałem. Jest szansa, że umrze. Umieraj. Tu się nic nie dzieje. Nie. Dobra, padł. Strzelać do teraz tu. No i tak sobie deszczem strzał wszystko czyścimy ładnie. O, 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 o. O, o, o. Nie. Dobrze czy niedobrze? Ciężko powiedzieć. Czekamy na rozkaz. Chyba tu, spróbujmy tu, co się stanie. O, może lepiej? No na pewno na tego ostatniego kusznika lepiej to działa. No wiadomo, kusznicy gorsi od łuczników, więc... Jeśli ich pozbędziemy, to będziemy... No szczególnie przede wszystkim tutaj jednak... Włóczniku wypadałoby się pozbyć. Dobra, jeden zabity. Zapiszę i powoli się może ruszę. Dobra. No musimy uważać, żeby... No bo tutaj podejdę, ale no... Jak się wszystko, co tu jest, rzuci, to głupio stracę jakąś ruchomą tarczę. A po co, nie? A po co tracić ruchome tarcze? Ci tutaj bardzo by chcieli podbić. Coś kombinują. Ale się wycofują. O, ci może? Czy też się wytnie? Oni się wycofują. No dobra. A tak jednak nie są aż tak agresywni, jak mogliby być. Dobra, żeby was po prostu nie mierdzić, to postaram się już iść do przodu. Trzeba uważać na tych frajerów. Pozycja tarczy jest korygowana. Czekamy na rozkazy. Tak, 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 tak. Możesz na nas. Najwyżej wczytamy. Bo tu musimy już w taki sposób się też pozbyć jednostek. No tego jednego kusznika mogłem mimo wszystko wcześniej zabić. Ty, 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 ty. Dobra, kusznik zabity. To już tylko tu, tylko że tam zostało, nie? To jest lekkim problemem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podejdźmy pod mury z tej strony. Nie, nie gincie aż tak bardzo. Dobra. Tutaj zabić, dobra. No okej, może postójmy już tak jak stoimy. O kurde! Tego to się tu nie spodziewałem. Mordować to. Nie, no i miałem nie tracić ruchomych tarcz. No bywa. Prawda, bywa. Dobra, tam pomordowane wszystko. Tego tu jeszcze zabić. I na tamtych trzeba uważać. O, się rzucają akurat. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Walery wyszły, na szczęście brama się zamknęła. Dobra. No, teraz to już...
Chodźcie tu. Taran tam. Kurde, ruchoma tarcza kolejna padła. Ja mogłem dalej siedzieć i to robić na spokojnie. Już nie chciałem was mierdzić, no. No błagam, jeden kłusznik. Panowie, tu już nikt więcej nie strzela, dobra. No i miło. Iść to rozwal. Panowie tu, aha, tylko że jeszcze tutaj zostało frajerstwo. O nie, tutaj są wilcze doły, ostrożnie. No tych to się powystrzela po prostu. W sumie, no dobra, ta brama to komu tam robi, że ją rozwalimy. No bo mogłem wszystko wystrzelać i nie rozwalać bramy, ale to tylko brama. Ejku. Co to za problem? Cofaj się. Tak, taranie, sprawdź, gdzie są wilcze doły. Ja myślałem, że chcą się rzucić, ale tak, no niby idą. Bo oni na siedzibę teraz cisną chyba, tak? No, chłop zabity z siedziby. Tutaj jeszcze jakiś chłop chciał wyjść. No tu znowu ktoś idzie na siedzibę, no tak akurat ich pozabijamy. Ciup, ciup, ciup. Wy nie macie jakiegoś tego super zasięgu. Dobra. To powiem tak. 2, 3, 4, a piątka zostanie. Jedna grupka zostanie. Ale szczerze, to tu bym was wolał wysłać na tamtych panów. A tutaj mogłem włóczników niby wysłać, ale już olejmy ten temat. O, 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 o. No nie, no co wy robicie, panowie, 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 panowie. No i jeszcze na tych głupich wilczych dołach, tu ich potraciłem. Ktoś jeszcze żyje? O, ten jeden włócznik, naprawdę. Naprawdę. A, piątka niech zostaje, chodźcie. Musimy tego się jakoś pozbyć. Nie chcę tam wchodzić przez te wilcze doły, tak? Bo już potraciłem wystarczająco dużo włóczników. Chodźcie tędy. No, zapiszmy to. Już tam zmierzamy. Strzelicie w tego frajera. Ruszamy natychmiast. Błagam was. O, dobra, rzucił się przynajmniej. Może tamci go zastrzelą. Tylko, a gorzej się zacznie wycofywać. Mój łuk będzie ci służył. To, zobacz, przyjaciel. A nie, zszedł na dół, dobra. No to raczej on został ostatnim żołnierzem. Tak, udało się. Jej! Zapiszmy to. Ej, a te wilcze doły znikają? Spichlerz, kurde, nie wiem, no trudno. Idźmy tutaj ze spichlerzem. Zmniejszmy prędkość. I co, te wilcze doły, co tu były, to sobie znikają? Co to za chamstwo? No dobra. Tarcza przygotowana. Mój panie, jak czekamy na rozkazy. Wszyscy łucznicy tam. A, przepraszam, teraz opcje. Dźwięki i mowa, na ile tam miałem mowę? Nie wiem, dajmy 70. Nie, chyba mowa była na 100, co? W ogóle się zmniejsza o 1. No dobra. To jest wszystko moje. A z której strony jest znak? Tylko ten jeden, co ja zaczynałem. Okej. Skład zapasów jest zapełniony. Dobra, morda tam. Macie jeden dodatkowy, dostaniecie. Tutaj była pszenica. Co się z nią stało? Wszystko już wykorzystane, kurde? Trochę przykre. Tutaj, o kurde. Tutaj więcej panów musi być w takim wypadku. No pszenica jest. Powiedzcie mi, dobra, mogę robić bramę, ale nie mam kamienia. A i widzisz, było nie niszczyć tej bramy. No, tych budynków to się raczej pozbędziemy. Niekoniecznie dlatego, że chcemy. Ale no, raczej je stracę. Taran gotowy, mój panie. Opuszczam stanowisko. No, panowie. Kurde. Ty świnio towarzyszowa, no. Nie dał nic, nie dał. A, bo tu palisady nie zrobię, czyli kamieniołom jest mega istotny. A mogę robić fosę? Nie, nie ma takich dobrych rzeczy. A tu też nic. No i leci ten czas. No dobra. Myślę, co tu robić. Browary. W ogóle od czego mamy tylko dwie piekarnie, tak? I dwa młyny jakoś tak dziwnie rozstawione. Już widzę, że będzie powtarzane, bo ja jeszcze nie zrobiłem broni, a podejrzewam, że już trzeba robić broń.
I tak dalej, i tak. Tu gdzieś była zbrojownia? Chyba nie. Ogólnie to ja mam pewien nasze pomysł. Dopadła dziwna dolegliwość, mój panie. Ale z tym pomysłem to za chwilę. Szkoda, że tak głupio tam łazicie. Dobra, jest zbrojownia. Lud czci twoją osobę. A, dajcie mi podatki. Trochę może spadać, nie robi mi to. Potrzebujemy więcej drewna. No właśnie, jak my tu z drwalami stoimy. Trzeba ich porobić więcej. No dalej targowiska nie można. Spoko. O nie, 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 nie. Dlaczego? No dobra. Znaczy tak, co mi nie jest potrzebne do szczęścia? To na przykład nie jest mi potrzebne do szczęścia. I w tym momencie tu może powstać brama. Kiedyś. Ej nie, dobra, jakieś wilczodoły tutaj są, czyli wykorzystali frajerzy. Zostawię te wieże, ale no nie wiem, czy ona jest mi potrzebna do szczęścia. Szczerze, może tam wszystkich? Dobra, inaczej. Uciekajcie stąd. Idźcie tam. Czy tu jeszcze bym... Tu bym sobie zmieścił. Taranie, idź tam, im się zabij. Albo nie, schowaj się w koszarach. Schowaj się w koszarach. A, dobra, ludzie. Tylko drewna nie ma, ale już niosą. Trzeba drewna. Przerobiłbym całkowicie ten zamek, mówiąc całkiem szczerze, no bo te mury z tyłu po co mi? No, po co mi te mury z tyłu? Nie są do niczego potrzebne. Przepraszam, że jestem takim zwyrolem psującym zamki. Ale na to nic nie poradzę. Na to nic nie poradzę. Dobra. A wieżyczki mogę. No to patrzcie. Czekajcie. Przez tę rzekę jest tylko tu przejście, ale oni mogą od razu iść tu i to jest problem. No nie będziemy tam szli, ale tu bym jeszcze zrobił może wieżyczkę. Nie lubię tego dźwięku w żadnym momencie. Może z bramą bardziej. Pięknie, pięknie, pięknie. To tak miało wyglądać. Ogólnie to już bądźcie Control 2. No te trzy ruchome tarcze, które straciłem, trochę bolą. Dziwnie to teraz wygląda, jak nie ma tutaj murów, wiem. Pszenica narobiona, chyba więcej drwali tak naprawdę. Musimy pospamować. Dobra. Nawet... Jakbym był bardzo chętny, to bym po przejęciu zamku usunął skład zapasów i przeniósł go tutaj. I tutaj, wiecie, na tym zielonym zrobił całą gospodarkę, ale... No w sumie ta brama w tym momencie jest niepotrzebna, jeśli my się przenosimy z obroną, ale to jeszcze nie jest takie... Łucznicy w gotowości. Wiecie, w 100% pewne, że nam się to uda. I zrobimy oczywiście mój ulubiony myk. Będzie ci służył. I cyk. No tu się zabudujemy, bo możemy. Zamkniemy ten brud. Jeszcze blaneczki tu sobie dodamy, żeby było ładnie. O, prawda. Na upartego tu można dać schody. O, o, to dobrze. I zaoferowałem mu. I tak jesteśmy na minusie? To co to za błazen? Beznadziejny ten błazen. Nasze zapasy złota. Mniejsze podatki. Szczególnie, że dużo już jest tego. To chciałem stąd usunąć. Cyk. Pam, pam, pam. I piekarnie bardziej tutaj. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. O, ale brzydka ta piekarnia. Potrzeba. No wiadomo, ale wiem, wiem, jestem do cofania, ale w życiu z tego nie korzystałem. Mam to w dupie. No tu się zabudować, to szczerze, nie mówię, to tak raczej można olać, uznać, że to umrze. To nie jest istotne. Tu nie ma jakiegoś przejścia, nie? Żeby się nie okazało później, że ja głupio pousuwałem, a tu jest jakieś przejście czy coś, ale chyba nie. Chyba aż tak źle nie będzie.
Tu musimy tylko uważać, ale chyba nie. To wiem, to jest akurat problem. Zdaję sobie sprawę. Potrzeba drewna. Dobra, dobra, dobra. To nie, piekarnie wpierw. Szkoda, że to jest tak... Czemu tu nie ma przerwy między spichlerzem? Co ja tutaj buduję? Co ja tu tworzę? Ja nie wiem, mówiąc szczerze. Jakieś takie dziwactwa mi wychodzą. No dobra, czyli tu się zamknęliśmy. Tam jest jeszcze brud, którego ja nie chcę. Więc to całkowicie... Tak mi trochę to przypomina, nie wiem, czy o misję piątą w oryginalnej kampanii. Tam też są takie brody, co ja zawsze się zamykam. Znaczy każdy się zamyka tam. Więc to sobie zabudujemy całkowicie. Jelonki już tam tędy. Tu nie ma jakiegoś tam przejścia, oby nie. Ty. Co prawda, jak pewnie jakieś katapulty tu jeszcze powstaną. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. A w sumie może ja powinienem tu im zrobić przejście, a tu zablokować, to i na pewno pójdą tędy. Dobra, ale znowu jest taka długa przerwa do ataku, więc już czuję, że już tutaj gra oczywiście sugeruje, że... Gra, towarzysz sugeruje, że będzie potężny atak. Daje trochę czasu na przygotowanie. No w sumie może to zrobimy. Ostatecznie kto mi zabroni? Nie można tutaj tego zbudować. Kusze by się jeszcze przydały, nie? Takie rzeczy. Piekarni więcej, no mąki jest dużo. Nie mamy już żywności. Ogromna armia węża wkrótce stanie u naszych bram. Zapiszę to sobie. A ludzie. O Boże, drewna nie mam. Te drzewa to najbardziej bolą w tym wszystkim. Chociaż, nie no, tu mogę, ale drzewa. Trochę za mało kamienia, mój panie. Mogę już... Nie. Nie ma tak dobrze. Wiadomość od węża. Słyszysz ten dźwięk? Zaryzykuję. Nic nie nadchodzi, przyjacielu. Bo ja na to nie pozwalam. Rozumiem, że tu już przejścia nie ma. Naprawdę? Tutaj też nic? Wkurza to. Wojska węża atakują! Nadchodzą nawały! Ilu pałkarzy? A ja pierdziule. No i teraz no najlepiej jakby poszli tędy, bo moi łucznicy mają piękny zasięg strzału. Dobra, zapisałem, nie? Zaryzykujemy. Oszukanie troszeczkę tej gry. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. No wiem, potrzebuję łuków. W sumie wy nie jesteście do niczego potrzebni. Zabijcie się. A, bo wy zostajecie. Spadajcie. Lecą. Znaczy oni to poniszczą. W sumie, dobra. Przynajmniej drewno odzyskam i to dużą ilość drewna. To jest akurat dobre. O nie, głupio zrobiłem, bo oni się tu zrobią pewnie, co? Uciekajcie stamtąd! To było głupie, niepotrzebne. Chodźcie. Wbijcie tu na wszelki wypadek. Zrobimy tu jeszcze schody. I co? Dobra, lecą tędy. To nie jest oszukiwanie, ok? Nie ma dowodów na to, że to jest oszukiwanie. No ale brak wilczych dołów boli. No, możecie wejść. O Boże, jaki to jest... Co to jest? Cię chyba towarzyszu coś... Swędzi gdzieniegdzie. Chryste panie. No nie, oni mają drabiny. Powiedzcie mi, że... Nie, biją to. Trzeba będzie się zabudować jeszcze tutaj. Tu już oczywiście się nie da. Dobra, to pust. Ej, tutaj namioty? What?
to mi pewnie nie pozwolą. Nie, pozwolili niby. Sorry, drwale. O, to zaraz padnie. Uciekać. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Tutaj wbiegać. Czekamy. Więcej łuczników. Potrzeba nam broni, ser. Mój łuk będzie ci służył. A to nawet pewnie nie jest ostateczny atak czy coś. Nie? Dobra, jak ktoś się rozwali, to oni przynajmniej tu będą szli. Tylko że no. Tylko no, trochę szkoda. No, żegnajcie włócznicy. Byliście mi dzielni, wierni w ogóle. I ten drabiniarz tutaj tam dalej stoi. Zbijcie go. Co oni tu oczekują? Potrzeba nam broni, ser. Czemu nie mogę robić wilczych dołów? To jest chamstwo. Włócznicy. Spadaj stamtąd, panie włócznik. No i czemu nie mogę? O, mogę, dobra. Spadać jeden z drugim. Ilu ich tam jest? Się zestakowało świństwo. Robić łuki. Towarzyszu, jak tu mi jeszcze pożary dasz, to się zdenerwujemy. Otwórzcie to, naprawmy to. Chodźcie. Łusznicy idą. Nasz chmiel dotknęła okropna choroba. Cały plon stracony. O, oni stoją, bardzo miło. Przepraszam, towarzyszu, że ci zbugowałem mapkę. Bardzo przepraszam. Szybko tu. Póki można. Ci kusznicy trochę mnie martwią, ale raczej strzelamy. Panie łucznik, pan tam wejdzie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No łuki robimy, my tu się mamy tylko niby wybronić. Ale jakoś tak jestem sceptycznie nastawiony, szczególnie, że ja w sumie drewna nie mogę kupować, więc musimy mieć pewność, że drwale tu mogą coś robić sensownego, pracować i w ogóle. Czekajcie, otwórzcie bramę. Biegnijcie tam. Dobrze, niech stoją tu. Nie narzekam. Co prawda kamień by się przydał. Oni mi zniszczyli kamieniołom, nie zauważyłem tego. A, tutaj jeszcze świństwo stoi i morduje pracowników. To ja może bym zmieścił? Nie, tu się chyba dwóch nie da zmieścić. Dobra, przynajmniej wy macie zasięg na to cholerstwo. Popularność mi spada. Złoto wpływa do. Może na razie podatki zabierzmy całkowicie. Proszę kilku dodatkowych frajerów. Dobra, wbijcie na tę bramę. Tu naprawimy. Ty, oni będą wchodzili po drabinach, ci łucznicy? O, drabiniarze, kurde, jednak się na coś przydali. Kto by się spodziewał? Otwórzcie tę bramę. Czekamy na rozkazy. Idźcie tam. A ci tutaj, no zajęli mi tę część mapy, no. Nie wiem, zapiszę to, ale coś czuję, że jak przyjdzie drugi taki atak, to się skicham. Jaki snajper łucznik, świnia. Weźcie się go, pozbądźcie. Co za świnia z tego łucznika. Spadać to. Bijcie tam. Dobra, więc sprawa ogarnięta. Robimy kolejnych łuczników. Wysyłamy ich na te bramy. Okej. Okay. Nie mam pytań. Jakoś mnie to nie interesuje. Znaczy wydaje mi się, że to też mogę usunąć. Tak? Chyba. I z tej strony ten kawalątek. O. I mam 16, czyli mogę tu zrobić bramę. Też. Gdzie oni idą? Biją te mury. To też niedobrze. Dobra, tu zrobimy bramę. Tam ktoś chciał umrzeć, to umarł. To ma być otwarte. Tam wszystko śmiga. Co ja tu potraciłem? Chata drwala. No to ja tam porobiłem jakieś nowe, ale tu mogę zrobić. Okej. A, bo ja chyba żadnego browaru nie zrobiłem, ale to tyle drewna kradnie, że ja nie wiem. Ale już zrobię. Zresztą drewno jest teraz mega istotne.
Chodźcie tu. Ruszamy natychmiast. Znacie, jak porozwalają mury, zrobią się mniejsze, to ucznicy ich pomordują. Jakieś polecenia? O, straciłem dwie ruchome tarcze, tak swoją drogą. Interesujące. Dobra. Jesteśmy w połowie. Ale te namioty tutaj takie co? A tu się stało. Kto to zbudował i po co? Dobra, i tyle jeśli chodzi o warsztaty. Wow! Co oni robią? Co za świniaki? Przebili się. Niedobrze. Ale tamci niby też strzelają. Dobra, otwórzcie to i uciekajcie stamtąd. Ruszamy natychmiast. Możecie tu wbić, bo musicie mieć lepszy zasięg, a oni będą mieli gorszy na was. Haha, otwarta brama, ty ją bijesz, frajerze. A zabijecie go? Po co ma bić to? Ale zostawcie moje chatki, biedne. Dobra. Ten tu jest trochę problemem. Dobra, tego zamordujecie zaraz. O nie, drabiniarze tu przechodzą. Co tu się dzieje w tej misji? Dobra, ja zrobię myk taki, że chcę pieniądze. Dziękuję bardzo. Nie, tu drwal był. Dobra, zwiększmy prędkość, bo to trochę smutne, że luterek musi grać na takiej prędkości. Wpuśćmy ich. Niech już sobie idą. Okej, czyli to już raczej ten atak będzie za nami. Ale no nie powiem, trzeba było się namęczyć. Chodźcie tu, panowie, żeby nic nie stracić głupio. Brama ma być otwarta cały czas. Jakieś polecenia? Wbijcie tutaj. Te bramy otwieramy. Mordujemy. Możecie przejść. Tam się nie zamyka, dobra. Zbyt po... Gdzie tu jest jakiś wróg niby? Gdzie wy macie jakiegoś wroga? Że to jest daleko. Jak oszukują. A, tutaj drabinki. Przepraszam, nie widziałem. Ślepy jestem. Ale nie na mury. A nie, wy chcieliście naokoło podejść. Dobra, nieważne. Nie było tematu w takim wypadku. No. O to mi chodzi. O to mi chodzi, dobra. Raczej, a jeszcze tutaj do naprawy. Okej, okay. No i sytuacja opanowana. No tam straciłem wszystko, co tu było, ale... I z tym. Czy mam tu jakiś chmiel? Niby mam. Pszenica też jest. Drewno się narobiło. O, dobra, więcej warsztatów mogę porobić. Na upartego. Już miejsca nie ma też. Już ty na skraju, chłopem, nie skakał do wody. Czekamy na rozkazy. A co? Dobra, dużo łuczników. Ruszamy natychmiast. Idziemy tam, zapiszmy sobie. Obstawiam, że to tylko dwa ataki będą. Może. A zobaczymy. Jakbyśmy bardzo chcieli, to jeszcze więcej łuków, nie? I kamień, jakbyśmy mogli... No to zostawię na wszelki wypadek. Ale to tak tylko na wszelki wypadek. Nasze krowy dopadła dziwna dolegliwość. Niedobrze. Czyli tak, pszenicy tutaj nie ma, mąki jest bardzo dużo. Czyli w teorii jakieś dodatkowe piekarnie mógłbym jeszcze nastawiać. Dobra, no to będą dodatkowe piekarnie. Nasze zapasy żywności kurczą. Na pewno wszystko się ogarnie. Tu jeszcze możemy. Nie można tutaj tego zbudować. Prawie możemy. Nie można tutaj tego możemy zbudować. Czynne gospody, no tak. Niebezpieczeństwo, panie. Ogromna. A jednak więcej ataków. Wkrótce stanie u naszych bram. Dobra, dajmy na razie takie coś. I. No, na upartego tam mogę jeszcze ten warsztat wcisnąć. A teraz tu po prostu spamujemy łucznikami. Wyruszamy. Kamień by się przydał. O, dobra, jest już. A tutaj ponaprawiamy te mury. Gdzie się da. Tacha było do naprawy też. Tutaj się niestety może mi nie starczyć kamienia. Właśnie. Tu jest przejście, ale może wróci. A za to ja coś dostaję? Wojska węża atakują. Wiadomość od węża. Zapisałem. Poczujesz na plecach. To jest chyba to samo, nie? No dobra, wtedy ja oszukałem. To uznajmy, że może teraz nie będę taki oszukista. Zobaczymy, co zrobią.
gdzie pójdą, żebyście nie wyzywali mnie od oszukistów. Cyk, cyk. Jest kamień, to możemy tutaj ponaprawiać. Dobra, co robią? Inżynierowie gdzieś idą, ale gdzie i po co, to nie wiem. Mój łuk będzie ci służył. Chodźcie tu. Ktoś widzi namioty? Ja nie widzę. Czekamy na rozkaz. Panie. Bijcie tu. Dobra. Nie no, tu idą, ale nie robią żadnych rzeczy. Nie widzę namiotów. I tak się idą. No tu jest dużo łuczników, więc ci panowie raczej szybko zginą. Ale ciekawe, że jest jakieś przejście, którego nie zauważyłem wcześniej. Idzie trochę przypał. Czekajcie, zmniejszmy prędkość. No... Tutaj raczej szybko zaczniemy wycofywać armię. Chwilę jeszcze, niech tam postrzelają, ale widzicie, ile mam złota, nie? To jakoś... No tutaj to zablokuję. Tu mogę dać warsztat. Tam to już takie głupie warsztaty. Strasznie... Ej, dobra, nie wszyscy strzelają. Co ciekawe. Włócznicy... Chodźcie. Możecie wejść, rozwalać te drabiny w sumie. No tu pałkarze idą. Aj, trzeba było wcześniej wysłać. Tutaj będzie problem. Mogłem szybciej tych włóczników wysłać. Wbijcie tu. Chociaż oni wolą bić bramy. Okej. No, ja tutaj potraciłem dużo łuczników. Uciekamy. Chociaż niepotrzebnie otwieram bramę. Precz to! Nie, biedni panowie. No chodźcie tu. O, ten jeden tam przeszedł, no nie, dwóch ich tam przeszedł. Szybko, brama ma być otwarta. Z tymi drabinami, precz. A teraz ją zamykamy. O nie, to jest, potracę włóczników. Nie, wy tutaj na drabiny idźcie. O, zapomniałem w sumie o tym, ale na szczęście. Dobra, to jest niepotrzebne. Zwolę to naprawić, super. Cały plon stracony, ser. Fajna misja, podoba mi się. O, jeszcze możemy zabić tego pana. Tu tunele są? To był dźwięk rozwalonego muru. Tunele, tu, kopacze tu gdzieś są jeszcze. Ja myślałem, że oni się rzucają na chłopa i się rzucili na drabiniarzy. Zabijcie go. Schowajcie się, może was nie zauważą. Tu jeszcze tunelarze, frajerzy są, kopacze, świniaki. Tam to luz, tu się nic nie stało. O, drabiniarze. Tam sobie raczej poradzimy. Potrzeba nam broni, chodźcie, mamy kamień. Ale już nie zdążę tu zrobić schodów. Dobra. Ojej, kukusznicy, niedobrze. Gdybyście tego pana zabili, w ogóle byłoby super. Zabijecie go? Nup, nie macie zasięgu. Dobra, nie było tematu. Zabić tych tutaj, bo się przebiją niepotrzebnie. Zabić tych tutaj. Cholera, przebiją się. Już tam zmierzamy. Czekamy. Na razie stać na ziemi. Albo wy w kuszników poszliście się bić. No dobra. O kurde, tam też armia podeszła. Nie najgorsza. A nie, uciekli, bo tu już jest przejście, to teraz biegną w jedną stronę. Trzymać tę bramę, żeby się nie zamknęła. Więcej łuczników. Serio? Trochę niedobrze. Patrzcie tu, łucznicy. No to robimy więcej. Ale te studnie mnie trochę martwią. Te studnie oznaczają jedno. To się stanie. To się kurde stanie. Tylko jeszcze nie wiesz kiedy. Ale to się stanie. Nie można tutaj tego zbudować. A jak nie, to mnie strollowali, frajerzy. Tu się nic złego nie dzieje. Dobra, to żyje. O, kusznicy. A, bo to są ci kusznicy, to tu się nic złego nie stanie. Dobra. Tu możemy jeszcze jakieś domki porobić.
Dobra, dobra, jest. Nie wiem, co się stało z tymi inżynierami. A tam jeszcze tyle włóczników zostało. Miłość i radość już jest raczej. Odpowiednią ilość łuków tutaj zaczynam robić na tej mapie, nie? Dobra, zmniejszmy podatki, jedzenia jeszcze jest dużo. No dobra, czyli 3 ataki tutaj są. Fajna, fajna. Lubię takie misje, jak właśnie najpierw musisz zdobyć zamek, a później go bronisz. Oczywiście jeszcze można by było stwierdzić, że można to było zrobić jak w misji 12 oryginalnej kampanii, że nie tylko bronisz się i czekasz, tylko masz jeszcze, że ataki są cały czas, a ty w międzyczasie po prostu masz zdobyć jakiś surowiec, czy złoto, czy cokolwiek. I te ataki są bardziej takie przeszkadzające niż dające ci wyzwanie, bo tyle, bo nic więcej tu nie ma. No ale ogólnie tak czy siak jest miło, fajnie, przyjemnie. Na razie może nie zamykam, niech tutaj biegną, nie zrobię tu bramy. Niech sobie wszystko przyjdzie. Dobra, zwiększmy prędkość. No tam się będziemy przejmować. Potrzeba. Tam łucznikami pójdziemy. Wkurzają mi ci kusznicy, którzy tak trochę na oślep strzelają. Pewnie raz na jakiś czas kogoś trafią i zamordują. I to nie jest, ale to już jest długa misja, nie? Przez to, że na początku trzeba było atakować. No, ale nie ma powtarzanek. Pierwszym raz. Jak w każdej misji. Jakieś polecenia? Tam tak trochę jeszcze jest problem. Ale ja tu czekam na ogień. Skład zapasów jest zapełniony, mój pan. Dupa! Pam, pam, pam. Ci tu jeszcze... Nie, naprawdę? Na co my tu jeszcze czekamy? Tu sami drabiniarze, zostaje 3 kuszników. Tam nic nie ma. Tu jest naprawione. Tu możemy ponaprawiać. Nie zamykajcie tej bramy. Nie tej. No tak sobie tu strzelamy w biednych drabiniarzy. A tu jeszcze jakiś łucznik stoi. Czekamy na rozkaz. Nie, postrzelajmy sobie w drabiniarzy. Nie robi mi to. Dobra, patrzcie. Kliknąłem raz i mam pełno łuczników. Taki jestem potężny. A, ja wiem. Ja tu chciałem zrobić schody. I ogólnie bardzo bym chciał pogrubić ten mur. No i ktoś tam zginął. No ja wiem. Dobra, chodźcie. No już to wkurza. Pa, pa. No, jest już dobrze. Nasze zapasy złota stale rosną. Niech rosną, niech rosną. Odparliśmy ataki wroga. Haha. Nie, tam piwa jest? No, 26. Mój łuk będzie ci służył. Dobra, wracamy. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Cyk, cyk, cyk. Czekamy cyk. Na rozkazy. Fajna grupka łuczników. Chodźcie tutaj zrobimy bramę. Po co wy tam jeszcze mi jakieś mury niszczyliście? Po co wy takie straszne rzeczy musicie robić? Dobra. Jakieś chodźcie polecenia? Tu. Czekamy i na wy rozkaz? Tu. Tak? No dobra, wy już tam zostańcie na tej wieży. Całkiem przydatna jest. Zapiszmy to. I co? Ostatni atak przed nami. No, może będzie straszniejszy. Kto wie? Już tam zmierzamy. Kto wie, co tam się wydarzy. No mamy jeszcze ostateczną obronę tutaj. Można byłoby jeszcze ją podrasować, ale uznajmy, że nie trzeba. Może. Może nie trzeba. Czy mogę coś zrobić z tym hajsem? No w sumie nie. Nic nie kupię. Kopaczy nie zrobię. Czekamy na rozkazy. No tak sobie będzie. Będzie, że trochę tracę. Ruszamy jednak. Jedzonko. Ogromna armia węża wkrótce stanie u naszych granic. No byłoby dziwne, jakby kogoś innego. Czemu mamy. A, bo czynne gospody, to możemy mieć większe podatki, możemy mieć. No nie, jakby tu jeszcze trzeba było zarobić pieniądze jak w poprzedniej misji, no to już w ogóle byłoby cudownie. Dobra, uwaga. Czy będzie to samo? No raczej tak. No tutaj towarzysz nie bawi się w jakieś inne jednostki dla poszczególnych panów. Więc nam wyskoczy raczej to samo. Albo nie. Albo nic nie wyskoczy. Wojska węża atakują. Wiadomość od węża. A oto nasz mały bohater. Chyba trochę więcej. Nie wiem, tak mi się wydaje.
Może być trochę ich więcej. Tak nie wiem, tak po kukusznikach bardziej patrzę, że chyba więcej. Czekamy na rozkazy. Mój panie. Na wszelki wypadek, tam jeszcze niech ktoś pobiegł. Zapisanet. Zrozumiałem aluzję. Może jednak przyszykujmy się tutaj na dodatkową obronę. Może uda się zrobić. Cały plon stracony, sir. Sir. Już tam strzelają kapapulty w nas. Dobrze. My tam też porobili. Dobra, to jednak zmniejszałem prędkość, bo trzeba pilnować, żeby, wiecie, jakaś wieżyczka nie padła. I tak tu sobie stoimy, strzelamy, robimy łuczników. Potrzeba nam nowych prędków, sir. Ogólnie jest. No tu się przebiją na pewno. Katapulty tu mogą się przejść, trzeba patrzeć tu bardziej. Tu naprawiamy co możemy, tam coś idzie, ale to raczej damy radę. Jakieś polecenia? Już na wszelki wypadek. Wyruszamy. Ostateczna obrona może się szykować. Tutaj za mało tego przyszło. Kusznicy, tutaj bardzo dużo kuszników, nie więcej jak kuszników jest. Oj, tutaj właśnie o tym mówię. Chętnie bym naprawił. Dobra, udało się. Jeszcze jakbym to... A, nie trzeba naprawiać. No dobra. Naparzają, naparzają. Kusznicy tu dostają. Katapulty już przestały? Nie, jeszcze strzelają. No chyba wytrzymamy, co? Te potężne ataki. No tu mogą przejść. A ja mam schody. Trzeba będzie się ewakuować, chociaż możecie robić za przynętę. Tu mam łuczników tam. Oj. Nasze krowy dopadły. Oj. A nie, oni. Co wy tu kombinujecie? A, zostańcie tu. Będziecie robić za przynętę. Tu może być problem. Albo. Może nie? Chyba nie. Więcej łuczników. Ale no dobra, te studnie jednak okazały się. Nie takie straszne. Już tam zmierzamy. W sensie nie okazały się potrzebne. Myślałem, że skoro są studnie, to będą pożary, ale coś nie ma tych pożarów. No dobra, to tak sobie leci ten cały atak. Kusznicy. Jedna katapulta, trochę pałkarzy. Już łatwo. Ten pierwszy atak był straszny. Chociaż może za bardzo się go przestraszyłem, niż on był straszny. A nie wiem. Jeden pies. Obroniony. Łatwiutko. Łatwiejsze niż misja trzecia. Mimo, że tu pałkarze i kusznicy. Cyk, dobra. Aba usunął, kurde, frajer mury tutaj, nie? Świnia gruba, tłusta, lutelowa. Dobra. Dawać max prędkość, ja zapisuję jeszcze. I lecimy z temacikiem. Raczej niczego się nie musimy obawiać. Mamy ponad 200 łuczników. No. A tam coś się dzieje z drugiej strony? Nie. A tam są kopacze. Więc jakieś tunele rzeczywiście tu były robione. Co to w ogóle? Czemu to są? Czemu to jest woda? Kopacze, widzicie? Morduj. Dobra. No, proszę bardzo. Proszę bardzo, moi drodzy. Takie misje to ja mogę codziennie robić. I 3000, no nawet jakieś 6000 złota dałoby się tutaj na spokojnie uzbierać jeszcze. Też. Przyjemna misja. Podoba. Najlepsza jak na razie ze wszystkich, które tutaj były w tej kampanii. Jak do tej pory rozgrywane, to była najciekawsza moim zdaniem. Wiadomość od węża. Jestem dziwny, że nie było pożaru. Znaczy jestem dziwny, jestem zdziwiony, że nie było pożaru. Kwestionować moje prawo do tych ziem. Zwycięstwo, moi drodzy. Całkiem. Cóż, w każdym razie, moi drodzy, jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się.